współczesną hodowlę gęsi w Polsce zapoczątkowało wytworzenie gęsi zatorskiej, która w 1960 roku trafiła do Kołudy Wielkiej. W następnym roku dołączyła do niej gęś gorkowska, a rok później gęś biała włoska. Ta ostatnia rasa stała się protoplastą gęsi białej kołudzkiej. W 1962 roku pisklęta gęsi białej włoskiej umieszczono w Instytucie Zootechniki, w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka oraz na fermach w Małym Klinczu koło Kościerzyny i w Ostrowie Szlacheckim. Import był udany, a dzięki efektywnej działalności naukowców przez konsekwentne zasiedlanie ferm nastąpiło ujednolicenie krajowego pogłowia gęsi. Efektem pracy hodowlanej było zwiększenie mięśności i masy ciała oraz poprawa umięśnienia gęsi. Gęś owsiana, gęś biała kołudzka, gęś owsiana to oczywiście nie jest tylko piękny znak, nie jest tylko oczywiście rasa, ale to jest zobowiązanie wobec konsumenta, przede wszystkim konsumenta, który chce wiedzieć, jaka jest jakość tej gęsiny, co ona je, ta gęś, zanim trafi na jego stół, no i jakie ma oczywiście wartości odżywcze. Marka gęsi białej kołudzkiej jest znana poprzez nie tylko mięso i tłuszcz, ale również pierze i puch. Gęsi od lat były towarem w handlu tak zwanym wewnętrznym, jak i zagranicznym. Zróżnicowanie ich jakości utrudniało transakcje i hamowało rozwój eksportu. Stąd wśród zootechników, naukowców i handlowców powstała idea doskonalenia krajowych gęsi. Zakład doświadczalny w Kołudzie Wielkiej funkcjonuje od 1846 roku, natomiast prace hodowlano-badawcze nad gęsią prowadzone są tu nieprzerwanie od 1962 roku. Pozwoliły one na utrwalenie genetycznych cech użytkowych populacji gęsi i nadanie jej nazwy handlowej. Znaczącym osiągnięciem hodowlanym jest wyodrębnienie w ramach populacji dwóch rodów gęsi białej kołudzkiej, mięsnego i nieśnego, oraz międzynarodowego mieszańca o wybitnych cechach mięsnych, gęsi owsianej. Na fermie zarodowej w Kołudzie Wielkiej utrzymujemy dwa rody gęsi. Ród W33 jest to rodem ojcowskim i ród W11 ród mateczny. Jest to związane z tym, że do stad reprodukcyjnych sprzedajemy komplety stad gąsiąt rodzicielskich. Cztery samice i jeden samiec. Tak wygląda samica o ciemniejszym ubarwieniu puchu na głowie i górnej stronie ciała, a samiec jest nieco jaśniejszy. Dla wprawnych oczu jest to bardzo łatwe do rozróżnienia, natomiast dla laika być może mniej. Generalnie sprzedajemy ród W11 i ród W33 w teren po to, aby jaja, które będą znoszone przez te pary małżeńskie i wylęgane z nich pisklęta, były o charakterze mieszańca F1, czyli mieszańca międzyrodowego. Corocznie z fermy zarodowej zaopatrywane są w materiał hodowlany stada rodzicielskie gęsi białej kołudzkiej z terenu całego kraju. Gęś owsiana jest obecnie hitem polskiego drobiarstwa, produktem głównie eksportowym, jednak coraz częściej poszukiwanym również w kraju. W ciągu roku eksportuje się niemal 30 tysięcy ton mięsa, a także bardzo cennego puchu gęsi. Gęś biała kołudzka urosła do roli gwiazdy polskiego rolnictwa i eksportu. Zakład badawczy w Kołudzie Wielkiej, pomimo ponad 20 lat od przejścia do systemu gospodarki rynkowej, nadal rozmnaża, hoduje starannie wyselekcjonowaną, elitarną odmianę drobiu w ramach niezmiennych, sprawdzonych struktur. Materiał genetyczny w zootechnicznym znaczeniu oznacza bezwzględnie rasę zwierząt. Wszystkie rasy zwierząt hodowlanych, jak i zwierząt amatorskich są reprezentowane przez wiele różnych ras. Tak samo również gęsi. W samym Instytucie Zootechniki utrzymujemy kilkanaście ras i odmian regionalnych i ras zachowawczych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach. Natomiast w Kołudzie Wielkiej, w naszym zakładzie doświadczalnym, utrzymujemy wyłącznie gęś białą kołudzką. I ta gęś biała kołudzka jest oczywiście szczególną rasą, dla nas wyjątkową. Charakteryzują ją takie cechy jak bardzo dobra postawa ciała, czyli pokrój, duże gabaryty, co pociąga za sobą określoną masę ciała. Gęś ta ma doskonałe umięśnienie zarówno partii piersi, jak i partii nóg. Tłuszczenie umiarkowane. Ta gęś
Poza tym ma białe i obfite upierzenie, a to również miało ogromne znaczenie podczas wielu lat hodowli tejże gęsi. Gęś ta jest odporna na szereg różnych czynników środowiska, odporna jest na choroby, które spotykane są w naszym rejonie, w naszym kraju, i właściwie jest to gęś, która w całej pełni odpowiada na potrzeby rynku zarówno krajowego, jak i potrzeby rynku niemieckiego. Aby uzyskać produkty z gęsi o jakości pożądanej przez konsumenta, konieczny jest dobór odpowiedniego genotypu i utrzymanie w odpowiednich warunkach środowiska. Właśnie dlatego Fundacja Hodowców Gęsi Białej współpracuje z ekspertami z Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej. Celem działalności fundacji jest promocja ekologicznego chowu gęsi w celu uzyskania zdrowego, wartościowego mięsa oraz promocja puchu i pierza. Hodowla odbywa się w naturalnych, ekologicznych warunkach, w stadkach do 300 sztuk, które żywione są w sposób naturalny, m.in. na pastwiskach z dostępem do wody. Aktualny program Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi wpisuje się do wielokierunkowych działań podejmowanych w województwie kujawsko-pomorskim na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Promowane są unikatowe walory odżywcze i zdrowotne gęsiny jako lokalnego produktu żywnościowego. Duże nadzieje fundacja wiąże z możliwościami zastosowania w województwie kujawsko-pomorskim instrumentu Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność. Ten region jest jednym z dwóch w Polsce, którym Komisja Europejska powierzyła możliwość stosowania tego mechanizmu. Instrument ten pozwala korzystać ze środków Unii Europejskiej. Niesamowity genotyp gęsi białej kołudzkiej, który jest uważany w tej chwili gęś jako najlepsza na świecie. Ona się wyróżnia nie tylko wartością zdrowotną i smakową mięsa, nie tylko właściwościami piór i puchu, ale przede wszystkim ma niskie spożycie pasz, a duże przyrosty. I dlatego ta gęś uważana jest za prawdziwy biznes. Bo w rolnictwie, pamiętajmy, też musi się opłacać. Muszą być bardzo małe nakłady, a duże zyski. I gęś biała kołudzka powoduje, że gospodarstwa, ci, którzy chowają te gęsi, naprawdę zaczynają być rentowne. Nie musimy po świecie szukać materiału hodowlanego. Mamy go w Państwowym Instytucie nadzorowanym przez Ministerstwo Rolnictwa. Więc wszyscy rolnicy, którzy chcieliby skorzystać z tego naprawdę dochodowego i stosunkowo prostego źródła dochodu, jakim jest hodowla gęsi. Z powodzeniem mogą te gęsi prowadzić, tuczyć, sprzedawać i na tym zarabiać. Markowość gęsi polega na tym, że jest pewien system opracowany żywienia tej gęsi przy zachowaniu wszystkich wskaźników dobrostanu, przy naturalnych paszach, przy braku jakichkolwiek dodatków, które się kojarzą konsumentowi z antybiotykami. I to jest marka, która nie może być niepowtarzalna. My oczywiście jako genetycy utrwalamy cechy, te, które są związane z mięsnością, z wykorzystaniem paszy, ale konsumenta to nie interesuje. Konsument chce wiedzieć, czy ta gęś jest dobrze traktowana, czy jest utrzymywana w warunkach przyzwoitych, czy ma dobre pasze, zdrowe, no i czy rzeczywiście człowiek z nią zajmuje się z nią z dużą dozą sympatii i empatii. Klienci, którzy nabywają ten materiał genetyczny, te gąsięta rasowe, bezwzględnie mają gwarancję uzyskania określonych parametrów u tych gęsi w określonym oczywiście czasie, pod warunkiem rzecz jasna zapewnienia właściwych warunków środowiska. Gęsi nierasowe, mieszańce lub gęsi bez pochodzenia takiej gwarancji nie dają, wręcz raczej pozwalają przypuszczać, że efektów spodziewanych można nie osiągnąć. Polska jest głównym eksporterem gęsiny wśród państw Unii Europejskiej. Ocenia się, że ponad 90% krajowej produkcji gęsiny wysyłane jest na eksport. Od wielu lat głównym kierunkiem eksportu polskiej gęsiny są Niemcy, gdzie jest sprzedawane około 80% naszej krajowej produkcji. Nasza gęsina trafia także do innych krajów, do Francji, Danii, Rosji, a nawet Hongkongu. Zagłębiem produkcji mięsa gęsi na krajowy i europejski rynek jest kujawsko-pomorskie.
Po głowie gęsi w gospodarstwach hodowlanych i zagrodach zlokalizowanych w tym województwie to ponad 105 tysięcy sztuk, 80% w rolnych gospodarstwach rodzinnych. Z dostępnych danych wynika także, że produkcja w regionie stanowi 12% produkcji krajowej, a wzrost produkcji mięsnej w tej dziedzinie to prawie 40% rok do roku. W Unii Europejskiej głównymi konkurentami Polski w produkcji gęsiny są Włochy oraz Węgry. Z kolei największymi producentami gęsiny na świecie są Chiny i Egipt.